Jeśli widzisz publiczność, która cię szanuje, kiedy widzisz, jak bardzo cię kochają, to wszystko przychodzi łatwiej. Nie jestem surferem, ale mogę sobie wyobrazić, jak czuje się surfer na fali. Ja też tak się czuję, łatwiej się gra. Wychodzą ci rzeczy, których normalnie nie robisz. To jest dla nas bardzo ważne. Cieszymy się ogromnie, widząc młodą publiczność. Przybiegłem na lokalne boisko sportowe, podniosłem okładkę do płyty, była to płyta In Rock i zrobiłem zbiórkę wszystkich. Wszyscy stanęli na baczność. Jak ktoś robił głupią minę, to musiał odejść, bo nie mógł być wzięty na przesłuchanie. Wszyscy musieli stać bardzo poważnie, to prawie jak w wojsku. Proszę mi powiedzieć, widzieliśmy super zdjęcia pani z muzyki. Super. Znalazłem firmę z Radomia. Małżonka wklejała Beatlesów, a ja wklejałem pierwsze wycinki z Deep Purple, z czasopism zachodnich, Led Zeppelin, Black Sabbath. I potem te dwa zeszyty duże, akademickie, znalazły się już w naszym wspólnym domu po kilku latach. Tak, są do dzisiaj. Absolutne wrażenie. Mój pierwszy koncert w ogóle w życiu i absolutnie najważniejszy do dzisiaj. Emocje nieprawdopodobne. Widzieć ludzi, którzy płaczą na Child in Time. Widzieć cały tłum, który po prostu na każde słowo Gillana reaguje spazmatycznie. First time we came to Poland is etched in my memory. Dzień wcześniej Richie poinformował nas, że odchodzi z zespołu. Przyjechaliśmy do Polski, mieliśmy cudowne przyjęcie. Promotorzy mówili, proszę nie rozstawajcie się, grajcie jak najdłużej. Jaka to była ironiczna sytuacja. Naprawdę poczuliśmy się u was wtedy jak The Beatles.